Złote myśli. Pomagamy z sukcesem. Trening trenera. Autor Adam Waleriańczyk. Współautorzy: Jarosław Sobkowiak, Maciej Pawlik, Rafał Szewczak. Wstęp. Czego właściwie słuchasz? Może podręcznika? Może lektury do poduszki? Może jednej z tych fascynujących powieści, którą zwłaszcza mężczyźni czytają w miejscu odosobnienia, zwanym przez niektórych czytelnią? Może prezentu od nas dla ciebie, albo od ciebie dla kogoś, kto zajmuje się szkoleniami? Moglibyśmy wymyśleć jakieś mądre uzasadnienie w stylu: Ta książka pomoże ci zrozumieć procesy warunkujące? lub: Dzięki niej dowiesz się, w jaki sposób powinieneś pracować, aby skutecznie i efektywnie oraz owocnie maksymalizować. Nie znajdziesz takich zdań w tej publikacji, chyba że użyte będą jako cytaty. Zatem, czym ona ma być? A czym chcesz, żeby była? Wybierz z niej to, co może być dla ciebie użyteczne i dobrze się baw, słuchając. To, czego nie zaakceptujesz, odrzuć i nadal dobrze się baw. Audiobóg ten przeniesie cię w świat szkoleń w sposób, w jaki dotąd, według naszej wiedzy, o szkoleniach nie mówiono. Koncepcja jej budowy dojrzewała w nas długo i ostatecznie stanęło na tym, że postanowiliśmy wydać ją w formie powieści. Poznasz więc początkującego trenera, którego wprowadza w arkana sztuki jego megalomański mentor. Poznasz rozterki i radości, którymi gęsto wyściełana jest ścieżka szkoleniowa. Na końcu audiobooka znajdziesz również narzędzia używane przez trenera podczas jego karkołomnych sesji szkoleniowych. W samym tekście zaś doszukasz się składowych modelu set, zasad, umiejętności. Perspektyw i rzeczywistości pracy treningowej. Jak korzystać z tego audiobooka? Słuchać po prostu ciągiem zasypiać przy nim złościć się omijać opisy albo się nimi zachwycać zwracać uwagę na to, co najbardziej przydatne nie gubiąc chronologii wydarzeń. Ponieważ dzięki opowieści, jaką jest ten audiobook, łatwiej będzie Ci zapamiętać techniki i narzędzia stosowane przez trenera. Będą one umieszczone w konkretnych kontekstach, w rozmaitych sytuacjach na sali szkoleniowej i poza nią. Książka ta jest napisana w logicznym porządku, poczynając od osadzenia budowy sesji szkoleniowej na osi modelu SET: Safety, Experience, Training. Poprzez praktyczne aspekty pracy trenera, a kończąc na przydatnych narzędziach do rzetelnego uprawiania rzemiosła. Zatem słuchasz rozdziału, sprawdzasz, czego się dowiedziałeś, zapamiętujesz to, co Twoim zdaniem najbardziej Ci się przyta, i po skończonej lekturze odkładasz audiobooka na półkę, aby wrócić do niego, kiedy będziesz czegoś potrzebował, albo nie wrócić i odkurzać go przed każdym Bożym Narodzeniem. Publikacja ta nie jest błyskotliwą i jedynie słuszną odpowiedzią na wszystkie sytuacje mogące się wydarzyć na sali szkoleniowej. Jest raczej zbiorem doświadczeń własnych i zasłyszanych, workiem pełnych refleksji uczestników naszych i nie tylko szkoleń, opowieścią o działaniach trenerów i konsekwencjach tych działań. Podaną w nieco sowizdrzalskiej formie. Krótko o modelu SET. Kluczowe elementy modelu SET zaszyfrowane są w trzech słowach, składających się na nazwę metody: Safety, Experience, Training. Te trzy elementy wyznaczają oś modelu. Prezentuje on też, które umiejętności trenera są kluczowe i jakimi zasadami. Powinien kierować się on w swojej pracy. Safety bezpieczne warunki. Gdybyśmy mieli sobie przypomnieć to, w jaki sposób się uczyliśmy od najmłodszych lat, to zauważymy, że każde działanie rozwojowe poprzedzone było zapewnieniem bezpieczeństwa. Dziecko, które uczy się chodzić, jest początkowo asekurowane przez dorosłych. Kiedy uczymy się pływać, Zwykle robimy to z kołem ratunkowym, a przedmioty szkolne, które najłatwiej przyswajaliśmy, to te, które nas bardzo interesowały, albo te, które wpajał nam nauczyciel, do którego mieliśmy zaufanie. To samo dotyczy pracy na sali szkoleniowej. Aby uczestnicy szkoleń mogli się czegokolwiek nauczyć, należy dać im poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza w początkowej fazie nabywania nowych umiejętności. Stąd pierwszy i najważniejszy warunek do rozwoju według modelu SET safety, czyli bezpieczeństwo. Experience: twórcze doświadczanie. Kolejnym krokiem w rozwoju jest chęć próbowania, oswajania się z nowymi umiejętnościami, badania, na ile potrafię już coś robić. A czego jeszcze powinienem się nauczyć? Pojawiają się pierwsze sukcesy, ale też pierwsze porażki. Nikt nie umie czegoś od razu. Rozwój to proces obarczony pewnymi konsekwencjami. I to właśnie na konsekwencjach podejmowanych działań koncentruje się część Experience. W modelu SET kładziemy nacisk nie tyle na poprawne wykonanie ćwiczenia, Ile na to, jakie wnioski może wyciągnąć dla siebie uczestnik z tego, co zrobił. Omawiamy ćwiczenie i zastanawiamy się wspólnie, czego się uczymy dzięki początkowym drobnym sukcesom, ale i błędom w ćwiczeniach. To właśnie one wskazują drogę rozwoju, więc im więcej ich na szkoleniu, tym większe prawdopodobieństwo nie popełniania ich w przyszłości. Experience doświadczenie ale. W bezpiecznych warunkach. Training. Wdrażanie w praktyce. Kiedy chodzimy, nie zastanawiamy się: Teraz muszę przenieść ciężar ciała na prawą nogę, unieść lewą, wysunąć ją do przodu, przenieść ciężar ciała na lewą nogę i dostawić do niej prawą. Nie musimy tego robić, bo przećwiczyliśmy każdy krok miliony razy i robimy to odruchowo. Podobnie jest z każdą inną umiejętnością pod warunkiem, że ćwiczymy. Czego potrzebujemy do ćwiczeń? Powtórek, determinacji i zauważenia korzyści, ale też świadomości, że czasem będzie trudno. Część trening koncentruje się na tym, aby w porę dostrzec zagrożenia we wdrożeniu oraz na zapewnieniu maksymalnego możliwego wsparcia w firmach przez menadżera, a w Akademii SET przez trenera. Perspektywy. W większości sytuacji życiowych, kiedy wchodzimy w interakcję z drugim człowiekiem, mamy do czynienia z trzema podstawowymi poziomami komunikacji. Intrapsychicznym, nasze wewnętrzne wartości, przekonania, sposób myślenia. Interpersonalnym, nasz wpływ na innych i to, w jaki sposób inni wpływają na nas. I zadaniowym, skoro się z kimś spotykamy. To zwykle w jakimś celu. W pracy mamy do wykonania zadania. Te trzy poziomy towarzyszą również ludziom na sali szkoleniowej. Model SET nazywa je perspektywami. Z punktu widzenia zawodu trenera, świadomość tych trzech perspektyw podczas pracy na sali szkoleniowej jest kluczowa, ponieważ umiejętne wykorzystywanie każdej z nich znacznie wspomaga proces uczenia się. Przecież chętniej się uczymy, pracujemy, kiedy tak zwana atmosfera pracy jest dla nas dobra. Przypatrzmy się dwóm grupom ludzi, którym zlecono dokładnie to samo zadanie. Dajmy na to uprawianie ekologicznych buraków przez pół roku. Jedna grupa to ekolodzy, którzy pracują ze sobą od lat, znają się i lubią swoją pracę. A druga to wyrzuceni z pracy menadżerowie. Skorumpowani oficerowie i urzędnicy państwowi, którzy za malwersacje finansowe zostali zdegradowani. Zadanie do wykonania takie samo, ale jestem przekonany, że znakomita większość zdrowych psychicznie ludzi chętnie pracowałaby w grupie ekologów, choć mogę się mylić. Umiejętności. Skoro już mowa o dwóch różnych grupach ludzi, to warto wspomnieć, że podczas szkoleń Trener ma do czynienia z różnymi grupami. Prawdopodobnie rzadko trafia na ekologów uprawiających buraki czy na zdegradowanych oficjeli. Ale to od umiejętności trenera w ogromnej mierze będzie zależeć to, czy grupa, z którą będzie pracował, czegokolwiek się nauczy. Dlatego określiliśmy kluczowe według nas umiejętności trenera i zawarliśmy je w modelu SET. Zasady. Tak jak nasz wewnętrzny człowiek kieruje się swoimi zasadami, tak również w grupie muszą obowiązywać zasady pracy. Tworzy się je często intuicyjnie, np. w klasie szkolnej, albo siłą, np. w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Można też spróbować trzeciej drogi i po prostu je ustalić najpierw paszczowo, a potem na papierze. Kluczowe zasady czy wartości, jakimi się kierujemy w pracy, również ujęliśmy w modelu SET. Rzeczywistość, czyli to wszystko, co dzieje się pod skórą, na poziomach intrapsychicznym i interpersonalnym. Realizacja celu szkolenia zależy od tego, na ile umiejętnie trener potrafi zdiagnozować wartości poszczególnych uczestników i grupy, ich oczekiwania. Bariery i ograniczenia i temu podobne. Oczywiście niemożliwe jest poznanie subiektywnych światów wszystkich uczestników szkoleń, ale łatwiej jest prowadzić grupę do wspólnego celu, jeśli ma się świadomość rzeczywistości, w której przyszło nam ten cel realizować. Inaczej pracować będziemy z grupą menadżerów, inaczej ze sprzedawcami, a inaczej z trenerami. Każda z tych grup będzie pracowała w innej rzeczywistości. Każda będzie miała inne wartości, ale też każdy z członków takiej grupy będzie miał inne przekonania, potrzeby i styl komunikowania. Rolą trenera jest umiejętne wykorzystanie zasobów tkwiących w rzeczywistości na sali szkoleniowej, po to, aby stworzyć możliwość do nauki. Podsumowanie. Model Set nie rewolucjonizuje świata szkoleń. To, co proponujemy, jest jakby budowaniem nowej budowli, ze znanych już elementów. Metoda SET wykorzystuje najlepsze znane dotąd modele nauczania, systematyzuje je i precyzyjnie rozkłada nacisk na najważniejsze z punktu widzenia procesu uczenia się akcenty. Tworząc go, czerpaliśmy również z własnych doświadczeń, które każdorazowo były i nadal są twórcze. Jedno wiemy na pewno. Jest sprawdzony i skuteczny. Na pewno. Rozdział pierwszy. Safety. Bezpieczne warunki. Fundament modelu. Budowanie bezpieczeństwa przed rozpoczęciem procesu szkoleniowego. Jego palce bębniły nerwowo po blacie stołu. Gdyby ktoś miał się domyślić jego profesji, to mógłby typować kilka zawodów. Sprzedawca w sklepie papierniczym. Animator w Miejskim Ośrodku Kultury, pracujący z młodzieżą trudną i mniej trudną, nad poszerzaniem jej horyzontów, dalej niż końcówka papierosa, którego wypalili tuż przed wejściem. Przed drzwiami z dykty, oddzielającymi nieprzechylny świat zewnętrzny od świątyni sztuki i kultury, jaką jest rzeczony miejski ośrodek. Menadżer, który właśnie wyszedł z męczącego spotkania ze swoimi sprzedawcami. Trener, oczywiście zaraz po szkoleniu. Ktoś, kto by zgadywał, na pewno wykluczyłby następujące profesje: działacz sportowy, fryzjer, operator koparko-ładowarki, alfons, kontroler PKP. I pewnie jeszcze miliard innych które nie pasowały do wyglądu człowieka wciąż bębniącego palcami o ten nieszczęsny, politurowany blat. Siedzieliśmy sami w niedogrzanym hotelu Spin, który jego klient wynajął w celu zintegrowania swoich pracowników. Hotel Spin był szczęśliwym posiadaczem dwóch gwiazdek, które wytrawnemu turyście mogłyby się wydać mocno naciągane. Hotel Spin gościł kiedyś w swoich progach dawno przygasłe gwiazdy świata estrady, na co wskazywały wiszące na ścianach zdjęcia właścicieli z archaicznymi celebrytami. Hotel Spin oferował cztery zestawy śniadaniowe, z czego dwa na gorąco, czyli jajecznica lub parówki. Hotel Spin nie był wymarzonym miejscem na odpoczynek. W hotelu Spin ręczniki i prześcieradła miały dziury, zrobione przez mole, a meble i wykładziny pamiętały czas, kiedy Edward Gierek obejmował fotel pierwszego sekretarza KC PZPR Hotel Spin wreszcie był świadkiem poniżającej porażki mojego bębniącego palcami o politurowany blat mentora Co takiego charakterystycznego miał Tomek, że wytrawne oko mogło się domyślić co robi w życiu Palce w kropki od flamastrów popisane jak dłonie dziecka, które dopiero co zaczęło pisać wypracowania Siedział tak i tempo gapił się w przestrzeń przed sobą, a właściwie na wypłowiały obraz nieznanego artysty, przedstawiający wypłowiałego jelenia na wypłowiałym rykowisku. Zastanawiałem się wtedy, o czym myślał. Byłem przekonany, że drobiazgowo analizuje przebieg sesji szkoleniowej, która się przed chwilą dokonała. Jak stratek przywódca, robi retrospekcję, wyciąga wnioski i uczy się wielu nowych rzeczy o sobie. Naturze ludzkiej i wszechświecie Że zaraz stworzy teorię na miarę freudowskiej Tylko, że możliwą do zaadaptowania w szkoleniach Tymczasem Tomek półbóg wybąkał To co, idziemy? Powiedziawszy to, zgasił papierosa w doniczce Z zakurzoną difenbachią, Boleśnie parząc sobie palce Nie śmiałem odmówić, więc wstałem Chwyciłem jego trenerski kuferek Swoją torbę z laptopem I wyszliśmy z hotelu którego nazwy już nie pamiętałem. Pogoda była rześka. Ciemny, gradowy, listopadowy wieczór, taki czas, kiedy diabełek na twoim lewym ramieniu podpowiada, idź do baru i się urżnij, a aniołek na prawym mówi, tak, tak, urżnij się. I nie wiem, czy to ta pogoda, czy nastrój bezimiennego już hotelu, czy duet piekielno-niebiański, czy jakieś inne, nieznane mi względy, Spowodowały, że kolejność wieczornych zakupów wyglądała następująco: dwa czteropaki piwa, dwa czteropaki piwa odłożone z powrotem na półkę, dwa sześciopaki piwa, dwa sześciopaki piwa odłożone z powrotem na półkę, pół litra wódki czystej, pół kilograma parówek cienkich, słoik majonezu, pół chleba, kola. Taka pasterska kolacja nam się zapowiadała. Ale przynajmniej nie mieliśmy wyrzutów, że będziemy znowu jedli fast foody. Zapakowawszy zakupy do plastikowych toreb po pięć groszy sztuka, wgramoliliśmy się do samochodu i podjadając po drodze parówki, powoli jechaliśmy w stronę naszego noclegu. Miejscowość, w której się znajdowaliśmy, nie dysponowała ofertą wyszukanych hoteli. Ale i tak mieliśmy szczęście, że nie przyszło nam już mieszkać w hotelu, którego nazwę pamiętałem jeszcze niedawno. Dziś nocowaliśmy w bajecznym gospodarstwie agroturystycznym, z pokojami w standardzie trzech gwiazdek, z czystą i pachnącą nowością pościelą, miękkimi ręcznikami i mini salonem spa. Zamierzaliśmy coś zjeść, a potem, wziąć napoje i siedząc w jacuzzi, popijać tanie trunki i rozmawiać o tym, co zaszło w ciągu dwóch ostatnich dni. Tak też się stało. Po wybornej kolacji wzięliśmy ciecze i poszliśmy do pomieszczeń basenowych. No i jak? zapytał Tomek, moszcząc się wygodnie w ciepłej, bulgoczącej bąbelkami powietrza i podświetlonej od dołu wielkiej wannie. No, nie wiem. Odparłem niepewny o co pyta. Bałem się go chyba. Jakbyś ocenił dzisiejszy dzień, albo lepiej całe dwa dni, hm? Jak ja bym je ocenił? No, nie wiem. Broniłem się jak mogłem. Tak, ty. Jak ty byś ocenił te dwa dni? Ach, te dwa dni wyjąkałem debilnie. Nie, no wiesz, pociągnąłem duży haust ze szklanki, żeby zyskać na czasie. Dobra, Robercik, bo mi się tu zadławisz powiedział uśmiechnięty Tomek. Może zbyt wcześnie jeszcze, żebyś mógł stwierdzić, co się tam właściwie stało. Ale nawet gdybyś mógł, to pewnie i tak byś nie powiedział, bo to ja jestem mistrzem, a ty jesteś uczniem. Nie mówię tego po to, żeby ci przypominać charakter naszej relacji, ale dlatego, że pamiętam, że jak ja się uczyłem, to też nie miałem odwagi powiedzieć tego, co myślę o błędach mojego nauczyciela. A dziś, a właściwie wczoraj, popełniłem ich kilka. Cholerne lekcje pokory. Że też człowiek nie może tak normalnie, jak belfer w szkole, poustawiać ich i wbić im do głów tego, czego mają się nauczyć. Ty wiesz, jak czasem bym tego chciał żeby tak im powiedzieć. Słuchajcie mnie i uczcie się, bo od tego zależy, czy przyjmiemy was do pracy. Chłopie siedzieliby jak myszy pod miotłami, dopytywaliby o wszystko, byliby uprzejmi i uśmiechnięci i nikt nie podważałby autorytetu trenera. Szkolenia byłyby świetne, gdyby nie ci uczestnicy. Ja mruknąłem znawstwem. No ale nic. Mamy case, więc możemy go sobie rozebrać. Wracam z pytaniem. Co zauważyłeś podczas tych dwóch dni? Wiesz co? Odparłem niepewnie. Mam wrażenie, jakbyśmy byli tam jakimiś pajacami, którzy mają zabawiać towarzystwo. O, a skąd taki wniosek? Zaczęło się już wczoraj. Mówiłem pewniej, bo pamięć zaczynała do mnie wracać. Po popołudniowej sesji, a właściwie po kolacji. To, że mieliśmy im zorganizować na wieczór jakąś grę, to rozumiem. Chcieli się integrować. Więc gra jak najbardziej. Trochę mnie zmartwiło, że grała tylko połowa uczestników, a reszta wzięła alkohol i poszła oglądać telewizję, ale cóż. To był chyba początek końca. Gorzej było, jak kazali nam siedzieć ze sobą do trzeciej rano i grać w te kalambury. Lubię kalambury, ale pod warunkiem, że nie gram w nie pod przymusem. I to z takim gościem, jakim był ten ich dyrektor. No. Przytaknął Tomek z przekąsem. Mów dalej. No, a potem się zaczęło. Przecież o dziesiątej rano mieliśmy na sali ledwie połowę uczestników. Reszta jeszcze nie zdążyła się obudzić albo wytrzeźwieć. O jedenastej zaczęliśmy zajęcia z niepełną grupą. Do godziny czternastej, czyli do obiadu, przyszli już prawie wszyscy, no może prócz Julka, który kiedy już przyszedł. Był zielony na twarzy i wyglądał, jakby właśnie zszedł z roller Potem poinformowali nas, że szkolenie ma się skończyć nie o 18, jak planowaliśmy, a o 17, bo ludzie muszą mieć jeszcze czas wolny przed wieczorną imprezą. Konsekwencje? Nie zrealizowaliśmy prawie połowy programu. Ludzie byli niezadowoleni ze szkolenia. Dyrektor stwierdził, że nie spełniliśmy ich oczekiwań, a my siedzimy teraz w kurzeni i ja. Nadal nie bardzo wiem, co się stało. Przecież robiliśmy wszystko zgodnie ze sztuką. Ustaliliśmy z nimi na szkoleniu zasady, ale nikt z nich ich nie przestrzegał. Zwracaliśmy się do nich z szacunkiem, a oni robili nam przytyki. Byliśmy punktualni, a oni się spóźniali. Brali udział w ćwiczeniach, a potem je obśmiewali. Tomek, co myśmy źle zrobili? My nic. To co się stało? Przecież zawsze mówiłeś, że to od trenera zależy to wszystko, co będzie się działo na sali. No, bo zależy. Może nie wszystko, ale bardzo wiele. Tak też było w tym przypadku, ale że tym razem w pracy na sali nie zawiniłeś ani ty, ani ja. Całkowitą odpowiedzialność za ten koszmar ponosi. Kto? Najchętniej powiedziałbym, że uczestnicy, ale wtedy pewnie mnie pobijesz. Nie, nie, nie uczestnicy, mój drogi. Całkowitą odpowiedzialność za tę sytuację na sali ponoszę ja, mój drogi, ja Ty? Zdziwiłem się Przecież przed chwilą powiedziałeś, że nie ty Nie powiedziałem tak Powiedziałeś Tym razem w pracy na sali nie zawiniłeś ani ty, ani ja Tak powiedziałeś Wiem, co powiedziałem, jełopia, ale nie oznacza to, że ja nie zawiniłem To co w takim razie oznacza powiedzenie Tym razem w pracy na sali nie zawiniłeś ani ty, ani ja Myślałem, że znaczy, że nie zawiniłem ani ja, ani ty. Próbowałem się jakoś bronić, przełożyć pokrętną logikę Tomka na bardziej zrozumiały dla przeciętnego śmiertelnika przekaz. No widzisz. Przypomnij sobie raz jeszcze to, co powiedziałem i zastanów się, co powiedziałem. Jak ja nienawidziłem tych jego łamigłówek. Zanim zacząłem sobie cokolwiek przypominać, usłyszałem, jak Muniek Staszczyk gdzieś w mojej głowie śpiewa wypity alkohol uderza w tętnicę. Siedziałem w tej wielkiej wannie z gorącą wodą, a on kazał mi myśleć nad znaczeniem słów, które wypowiedział. Przecież sam sobie zaprzeczał. I do tego chciał, żebym to ja znowu wyszedł na głupszego niż jestem. Nagle przyszedł moment oświecenia. W takim razie, co zrobiłeś nie tak, zanim weszliśmy na salę szkoleniową? Zapytałem z triumfalnym uśmiechem na mokrej twarzy. No, ewoluujesz, Robercie, nareszcie. Naucz się słuchać, to nie będziesz zadawał niepotrzebnych pytań. Przydać się to na twoich wkrótce treningach. Otóż, zanim weszliśmy na salę szkoleniową, byłem u nich w centrali. Rozmawiałem z nimi na temat ostatecznego kształtu tego szkolenia. No i wyszło tak, jak wyszło. Zrobiłem właściwie jeden zasadniczy błąd. Połaszczyłem się na dobre pieniądze, które oferowali. Chyba nie mieli tak dużego budżetu, żeby wynająć profesjonalną agencję zajmującą się eventami, więc wzięli nas, oczekując podobnej formuły i jakości. Mówili wprawdzie, że szkolenie ma mieć prócz integracyjnego również edukacyjny wymiar, ale praktyka pokazała, że wymiar edukacyjny był bliski bruku. No a ja, niestety, zgodziłem się na to. Widzisz, chłopcze, Tomek mówił do mnie chłopcze, kiedy chciał, aby jego słowa nabrały poważnego wydźwięku, oraz abym ja poczuł się od niego zdecydowanie mniejszy oraz chyba gorszy. Kiedy będziesz już prowadził swoją firmę szkoleniową, będziesz stawał przed podobnym dylematem robić wyłącznie to, na czym się znasz, lub brać czasem rzeczy, z którymi sobie być może poradzisz, ale które są kompletnie nieadekwatne do potrzeb twoich klientów. Tak było tym razem. Jestem całkowicie przekonany, że podczas szkolenia zrobiliśmy wszystko w najlepszej wierze i zgodnie ze sztuką. Śmiem powiedzieć, że ani ty, ani ja nie popełniliśmy ani jednego poważniejszego błędu. Błąd nastąpił zanim tu przyjechaliśmy, na etapie badania potrzeb szkoleniowych. To wtedy, podczas rozmów, mogłem jasno powiedzieć, że nie jesteśmy im w stanie dać tego, czego oczekują, chociaż. Tomek zawiesił głos. Zaniepokoiłem się, bo myślałem, że zaraz zada mi kolejne pytanie z cyklu. Nawet jeśli znajdziesz rozwiązanie, to udowodnię ci, że zrobiłeś to złymi metodami. Tomek znał taki cykl pytań. Tworzył czasem całe ich sekwencje. Tym razem jednak przemówił. No bo zobacz. Na spotkaniu była obecna szefowa ich HR-u, no i jej dyrektor. Ona zresztą bardzo rzeczowa kobitka. Komunikowała dość jasno, że nie chce tylko imprezy, że nie zależy jej na choćby nie wiadomo jak dobrej, to jednak bezrefleksyjnej zabawie. Chciała, żeby zespół się zintegrował, nie tylko w funkcji wprost proporcjonalnej do ilości wypitego alkoholu, ale przede wszystkim przy pomocy doświadczeń i refleksji podczas szkolenia. Jej szef z kolei powiedział mniej więcej takie słowa: mają się dobrze bawić, czegoś nauczyć i wrócić z takim kacem, że jeszcze w poniedziałek będą cierpieć. Wtedy zaproponowałem im firmę eventową, na co oboje stwierdzili, że oni nie chcą paintbola i kładów, bo to ludzi niewiele nauczy. Chcą, żeby było wesoło, ale też, żeby ludzie przeżyli coś w rodzaju Wow, już wiemy, co zrobić, żeby pracowało nam się lepiej. No i może dlatego się zgodziłem. Racjonalizujesz sobie, co? Palnąłem i natychmiast ugryzłem się w język. Tak bezczelnie się odezwać. Tak, chyba tak odparł Tomek, chyba nieświadomy, że to ja zasugerowałem mu racjonalizowanie. Wiesz co? dodał uśmiechając się Ty chyba masz potencjał, skoro wiesz, co to racjonalizacja będą z ciebie ludzie. Hm, dzięki powiedziałem z miną głaskanego za uchem psiaka. Zachęcony ewidentną pochwałą, Pozwoliłem sobie na kolejną zuchwałość i zapytałem: A gdybyś jeszcze raz mógł z nimi porozmawiać, to co byś. Ta jasne przerwał mi Tomek. Skończ z coachingiem. Jestem coachem od czterech lat i wiem, kiedy potrzebuję takich pytań i od kogo ich potrzebuję. Spojrzał na mnie z politowaniem. Widzisz, Robercie, nie jesteśmy w symetrycznej relacji. U nas to ja jestem wciąż ten mądrzejszy więc nie zamierzam słuchać twoich rad, a tym bardziej brać udziału w quasi sesji coachingowej, którą nieudolnie próbujesz rozpocząć. Klaro? Zapytał. Klaro, odpowiedziałem i poczułem, jak cała para płynąca z niedawnej pochwały ze mnie uchodzi. Tomek niestety miał tę właściwość, którą posiada większość rodziców i nauczycieli, których znam, oraz pracowników ubojni drobiu, których nie znam. Umiejętnego podcinania skrzydeł jeśli tylko chciało się polecieć nieco wyżej. Teraz pewnie będzie dalej mądralował i użyje jakiegoś niezrozumiałego słowa. Ergo, kontynuował Tomek, używając słowa ergo. Skoro nie jesteśmy w symetrycznej relacji, to odpowiem niepytany. Popełniłem błąd, którego konsekwencją będzie prawdopodobnie brak kolejnych zamówień od tego klienta oraz możliwa negatywna opinia gdzieś w środowisku biznesowym. Błąd polegał na tym, że podczas badania potrzeb szkoleniowych nie sprecyzowałem dokładnie ich oczekiwań i przygotowałem szkolenie, które okazało się porażką. Używając analogii, leczyłem zapalenie nerek, podczas gdy pacjent cierpiał na rwę kulszową. I choćbym dobrał najlepszych specjalistów od nerek, znaczy się nerkologów, nefrologów poprawiłem go odruchowo. Nekrologów? To przecież jacyś zboczeńcy. Obruszył się Tomek. Nekrologi to takie informacje o zgonach. Zboczeńcy to nekrofile. Odparłem ośmielony nieco drinkiem. Specjalistów od nerek to i tak na nic by się nie zdali. Skoro przyczyną dolegliwości była rzeczona rwa kulszowa. Pamiętaj, Robert. Najważniejsza jest właściwa diagnoza. Jeśli źle zdiagnozujesz bądź nie zrobisz tego wcale... Spodziewaj się takiej rzeźni, jaką nam zafundowałem przez ostatnie dwa dni. Budowanie bezpieczeństwa na szkoleniach rozpoczyna się jeszcze przed szkoleniami podczas procesu analizy potrzeb. No ale o tym innym razem. Teraz nie pora na zachowania perseweratywne. Trzeba się pozbierać, przejechać jutro na drugi koniec Polski i nadal uczyć cię władać mocą, mój padawanie. Perseveratywne? pomyślałem, co to do cholery znaczy. Ach, ten Tomek. Rola wstępu. No to zaczynamy, powiedział Tomek zaraz po wejściu na salę szkoleniową. Był piękny marcowy poranek. Po zaśnieżonych ulicach krzątali się ludzie spóźnieni do pracy, przeklinając, że zima znów zaskoczyła drogowców. Tak jakby przyszła do nich po raz pierwszy w życiu. Przesuwając się w żółwim tempie ulicami naszej pięknej stolicy, dotarliśmy w końcu do hotelu, w którego gościnnych progach mieliśmy poprowadzić modelowe szkolenie. Tomek, nauczony doświadczeniem, bo taką nazwę nadaje swoim błędom, tym razem dokładnie sprecyzował z klientem jego oczekiwania dotyczące celów i treści szkoleniowych. Oczywiście istniało ryzyko, że rzeczone cele i treści szkoleniowe nie spodobają się uczestnikom szkolenia. Ale to również Tomek powiedział, bo Tomek przewiduje wszystko. Zawsze. Nawet jak czegoś nie przewidzi, to wcześniej przewidzi, że pojawi się coś nieprzewidzianego. Skołuj jakiś śmietnik, powiedział niespodziewanie. Jego wprawne trenerskie oko błyskawicznie omiotło salę i zarejestrowało, jak skaner, brak śmietnika. Myślę, że to przewidział, że nie będzie śmietnika. Nie wiem, jak to jest, ale w dziewięćdziesięciu procentach sal szkoleniowych, w których bywam, nie ma śmietników, powiedział Tomek z uciechą. A więc przewidział. Rad nie rad poszedłem po śmietnik. Po kilkuminutowej, bezskutecznej podróży przez hotelowe korytarze postanowiłem zakraść się w okolice windy i drapnąć stamtąd śmietnik popielniczkę, która zwykła tam stać. Niestety windy znajdowały się naprzeciwko recepcji z której spoglądała na mnie uprzejmym, choć czujnym okiem pani recepcjonistka. Nie mogłem tego zrobić. Wróciłem na salę. Tomek rozstawiał sprzęt i spojrzał na mnie w przelocie, tak jakby wiedział, że niczego nie załatwię. Bez słowa zostawił instalowanie projektora i wyszedł z sali, by po chwili wrócić z plastikowym pojemnikiem. Chyba cię trochę przeceniam, powiedział z sarkazmem. Zamiast zaczynać od prowadzenia warsztatu, powinienem cię nauczyć, jak organizować takie rzeczy jak śmietnik, szklanki czy dodatkowe krzesła. A. Po tych słowach wrócił do instalowania projektora. Ja zabrałem się za flipchart. Myśl ludzka wymyśliła ich kilka rodzajów. Jedne są metalowe, stabilne i ciężkie, jak zatankowany Boeing 737. Inne są plastikowe i lekkie, ale podczas używania strasznie się trzęsą a ich nogi mają tendencję do rozjeżdżania się w pionie i w poziomie. Jeszcze inne są na kółkach, więc odjeżdżają, kiedy się po nich pisze. Takie to narzędzia pracy wymyślili dla trenerów, żeby praca nie była zbyt łatwa. Do tego mazaki, kolejna przeszkoda. Albo skrzypią, jak styropian pocierany o szkło, albo są wypisane, albo, jak nie skrzypią i dobrze piszą, to czuć od nich nieprzyjemną woń alkoholu, którym są przesycone. Mając do dyspozycji taki warsztat, zabrałem się za wypełnianie kartek treścią, czyli wypisanie tradycyjnego witamy na szkoleniu oraz celów, programu, korzyści, agendy i tego wszystkiego, czym będziemy zajmować się na samym początku. Trafiłem na metalowy flipchart i skrzypiące mazaki, od których skóra cierpła. Kiedy skończyłem, Tomek podszedł do mnie z filiżanką kawy i zaproponował niemodnego papierosa. Wszystko było gotowe. Czekaliśmy w milczeniu na dramatis personae. Uczestnicy zaczęli się pojawiać na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia. Dzień dobry, powiedział pierwszy. Dzień dobry. Odpowiedzieliśmy chórem. Dzień dobry, powiedział drugi. Dzień dobry. Odpowiedzieliśmy. Kiedy już wymieniliśmy zwyczajowe uprzejmości z wszystkimi, którzy się pojawili przed godziną zero, czyli dziesiątą, Tomek przemówił. Witam państwa serdecznie na szkoleniu Epistemologiczne Konotacje Utylitarnych Implementacji Ofensowych Solucji Sprzedażowych. Tomek ukuł to pozbawione sensu zdanie właśnie na potrzeby takich grup jak ta. Dla osób, które słysząc takie zagajenie, kompletnie nie wiedziały, jak się zachować. To, co następowało wtedy na sali, nawet trudno było nazwać. Może przez moment, dosłownie ułamek sekundy. Można było odczuć lekką konsternację, ale wystarczyło popatrzeć na Tomka, który uśmiechał się szeroko i życzliwie, żeby wiedzieć, że to, co przed chwilą powiedział, to element zabawy, jaką obiecuje podczas najbliższych dwóch dni, które mamy spędzić razem. Tym razem, jak zwykle, grupa zachowała się dokładnie zgodnie z przewidywaniami. Popatrzyli na Tomka z lekką niepewnością i widząc jego suszące się w szczerym uśmiechu zęby, również zaczęli się uśmiechać to oczywiście wersja dla naukowców którzy lubią trudne i niezrozumiałe dla przeciętnego śmiertelnika wyrazy jak jednak państwo widzą dla kogoś kto na co dzień nie obcuje ze słownikiem synonimów ani wyrazów obcych może być nie lada wyzwaniem zrozumienie tego zdania niech to będzie pierwsza nauka na dziś mówimy językiem zrozumiałym dla naszego klienta Zatem, żeby nie być gołosłownym, ja również przemówię językiem zrozumiałym dla państwa, ale i dla mnie samego, bo przecież ja też nie bardzo rozumiem, co przed chwilą powiedziałem. Na sali zrobił się delikatny szum i pojawiły się pojedyncze śmiechy. Ludzie zaczynali czuć się dobrze. Tomek rozpoczynał swój spektakl zatytułowany Jestem swój chłop, a uczestnicy zdawali się akceptować tę formę. Prawdziwy temat szkolenia to techniki aktywne w sprzedaży. Swoją drogą. Zastanawiali się Państwo kiedyś, jakie kompleksy muszą mieć niektórzy naukowcy, skoro komunikują się w sposób tak niezrozumiały i tworzą barierę nie do przebycia dla tych wszystkich, którzy nie są z tej samej branży. Jak następnym razem ktoś się do Was tak zwróci, to możecie być pewni, że chce trudnymi słowami odwrócić uwagę od czegoś, co jest jego słabą stroną. Chociaż. Tomek zawiesił głos. Mało prawdopodobne jest, żeby ktokolwiek powiedział do Was raz jeszcze epistemologiczne konotacje utylitarnych implementacji ofensywnych solucji sprzedażowych. A jeśli coś takiego kiedyś usłyszycie, to sprawdźcie, w jakim jesteście momencie życia. Czy to czasem nie ten moment, kiedy całe życie, w ułamku sekundy, przewija się po raz drugi przed oczami. Bo wtedy. Będą się cieszyć tylko wasi spadkobiercy. Tym razem sala gruchnęła śmiechem. No, może jeszcze Zus, bo skończy wypłacać emeryturę, dodał ktoś z lewej strony. No i zaprzyjaźniona firma pogrzebowa, ktoś jeszcze podchwycił. Rzeczywiście, nie zdawałem sobie sprawy, że tak wiele osób i instytucji może zyskać na zejściu każdego z nas, podsumował Tomek. Swoją drogą to musi być całkiem dochodowy biznes, co? To było pytanie retoryczne. Jedną z rzeczy, których się przy nim uczyłem, było rozróżnianie rodzajów pytań. Kiedyś myślałem, że istnieją tylko otwarte i zamknięte. Ale w miarę upływu czasu i poszerzania moich horyzontów na oceanach wiedzy trenerskiej, odkrywałem, że są również inne pytania na przykład retoryczne, zanurzone, sugerujące, choć te można było zakwalifikować do zamkniętych, neutralne. Ukierunkowany i pewnie wiele innych, które zasadniczo można by upchnąć w workach otwarte i zamknięte. Ale przecież dobry trener nie może sobie pozwolić na operowanie jedynie tymi dwoma zbiorami. Tak mówił Tomek, a ja póki co się z nim zgadzałem. Bo to on był w naszej relacji tym mądrym: przyjdzie czas na podważanie, a nawet odrzucanie tego, czego mnie uczył, ale jeszcze nie teraz, jeszcze zbyt wcześnie. Najpierw trzeba poznać warsztat. Tak mówił Tomek. Po zadaniu pytania retorycznego Tomek podszedł do flipchartu i szeleszcząc przewrócił kartkę. Oczom obecnych ukazały się wykaligrafowane przeze mnie z pietyzmem cele szkolenia. Dbałem o używanie więcej niż jednego koloru, ale bez przesady, żeby nie było cekiniarstwa. Dbałem, żeby pisać drukowanymi literami, których rozmiary mieszczą się w przedziale między 5 a 8 centymetrów. Dbałem, żeby na jednej kartce nie upakować zbyt wiele treści, no i z tego dbania mi wyszło, że ostatni, czwarty cel, znalazł się na kolejnej kartce. Nie uprzedziłem o tym Tomka, bo jakoś nie było okazji przed szkoleniem. Teraz on stał przed grupą i omawiał cele, w przekonaniu, że wypisałem tylko trzy. Cholera, powinienem był mu powiedzieć. Kiedy już skończył, przewrócił na kolejną kartkę, na której spodziewał się zobaczyć program szkolenia. Ale nie. Na kolejnej kartce stało napisane: Przećwiczenie skutecznej rozmowy sprzedażowej. No właśnie, czegoś mi tu brakowało, powiedział, patrząc na mnie wymownie i cały czas się uśmiechając do uczestników. Bodaj najważniejszy z celów znalazł się właśnie tutaj. Bo po co się czegokolwiek uczyć, skoro nie można tego przećwiczyć? Zatem będziemy Państwa zachęcać do przećwiczenia wszystkiego, czego się Państwo nauczą tutaj, w tej sali po to, aby w waszej pracy było już tylko łatwiej. Tomek zawiesił głos. Właśnie, ciągnął. Mam propozycję i chciałbym państwa spytać, co o tym myślą? Proponuję przejście na te. Jak tak patrzę po sali, to widzę, że jestem tutaj najstarszy, powiedział, rejestrując uśmiechy na twarzach dwóch wyraźnie starszych od niego kobiet. Więc konwenans nakazuje, żebym to ja zaproponował. Co państwo na to? Jasne, tak, pewnie odezwały się głosy. W takim razie pozwolę sobie na prezentację. Wy mówcie do mnie Tomek, a ja będę mówił do was wy. Na sali znowu zrobiło się wesoło. A poważnie to za chwilę, poprosimy was o przedstawienie się nam. Więc każdy będzie miał możliwość powiedzieć w kilku słowach to, co będzie chciał. Umówmy się, że obowiązkowe będą imię i miasto, z którego przyjechał żeby was zachęcić i wskazać standard przedstawiania się, zacznę od siebie. Nazywam się Zębiarnia Tomek Zębiarnia tak się nazywam po ojcu. Tomek popatrzył po twarzach uczestników. To jest ten moment, żeby zacząć się śmiać, dodał z uśmiechem, wiedząc, jakie uczucia budzi jego nazwisko u osób, które słyszą je po raz pierwszy. Kiedyś analizowałem swoje nazwisko i wyszło mi, że ktoś musiał poprzestawiać litery w słowie Jarzębina Prócz nazwiska całą resztę mam normalną Począwszy od ilości palców i oczu A skończywszy na pozostałych personaliach Mieszkam w Szczecinie, mam żonę i troje dzieci Dwóch synów i córeczkę Mam też psa, bo lubię psy I kota, a właściwie dwa Bo moja żona lubi koty i nabyła ostatnio samicę Maine Coon I mamy jeszcze w domu rybki, które lubi mój starszy syn i gekona gruboogonowego, bo go lubi mój młodszy syn, no i w końcu pająka ptasznika, którego zażyczyła sobie moja córeczka na siódme urodziny. Obawiam się, że skoro już teraz ma takie nietypowe zainteresowania, to pewnego dnia zobaczę, że ma różowe włosy, tatuaże i kolczyki na całym ciele w chwili, w której wejdzie do domu i oznajmi, że wybiera się na pół roku do Nepalu, aby codziennie o czwartej trzydzieści rano medytować nad sensem życia przy miseczce ryżu. Tak. Tomek zawiesił głos. Troszeczkę mnie poniosło. Uśmiechnął się i dodał. To teraz poproszę was o to samo. To znaczy nie mówcie, gdzie wyobrażacie sobie wasze córki za kilka lat, ale proszę o rundę, w której powiecie coś o sobie zasadniczo pobieżnie istnieją trzy rodzaje rund. Pierwsza na wolno sączącą się truciznę, w której zaczyna osoba siedząca skrajnie po lewej stronie sali, a po niej mówi osoba siedząca obok i kolejna i tak aż do wyczerpania osób. Runda ta ma swoje zady i walety. Waletą jest to, że można się spokojnie zastanawiać, co chce się powiedzieć, a wadą, że można się spokojnie zastanawiać. Co chce się powiedzieć, i wtedy nie słuchać przedmówców. Tomek popatrzył po uśmiechniętych twarzach uczestników. Drugi sposób, kontynuował, to na surykatki. Surykatki to takie rozkoszne stworzonka, które co róż wychylają się ze swoich norek, patrzą dookoła, a potem się chowają. W rundzie oznacza to tyle, że odzywa się ten, kto akurat ma ochotę, a jak już skończy, to odzywa się inna osoba. Bez wyraźnej kolejności. Zaleta to duża dowolność, a wada to czas, który zajmuje taka runda oraz momenty krępującej ciszy między wypowiedziami uczestników. Tomek znowu popatrzył po sali i odnotował w swoim sprawnym trenerskim umyśle, że ludzie chwytają jego poczucie humoru. I wreszcie mój ulubiony, ostatni znany mi sposób na rundę to na zawał serca. Ja wskazuję osobę, która będzie mówić. A jak ona skończy, to ona wskazuje kolejną. Zalety? Słuchamy się nawzajem i runda idzie sprawnie. Wady? Jak dotąd nie dopatrzyłem się takich. Który rodzaj rundy wybieracie? Ostatni, na zawał, odezwała się dziewczyna z fryzurą afro. Tomek spojrzał na nią i powiedział: W takim razie, proszę o przedstawienie się nam według schematu, imię i nazwisko. Miasto, z którego jesteś, staż pracy i odpowiedź na pytanie kto to jest dobry sprzedawca? Poproszę ciebie. Tomek wskazał na siedzącego tuż obok niego odrobinę zaskoczonego chłopaka. Dziewczyna afro uśmiechnęła się, podobnie jak pozostałe osoby. Nazywam się Mariusz, przyjechałem z Mławy, pracuję od dwóch lat. Dobry sprzedawca? Hm, zamyślił się Mariusz. To ktoś, kto potrafi sprzedać śnieg eskimosom. Tomek podziękował Mariuszowi. Mariusz zaprosił do wypowiedzi kolejną osobę i tak po pół godzinie runda się zakończyła. Tomek zaprezentował program szkolenia, który szczęśliwie umieściłem na kolejnych kartkach bloku, potem agendę, którą już tworzył i omawiał sam, tak, żeby ludzie wiedzieli kiedy będzie obiad, bo bez tego ani róż. A potem zaproponował połączenie się w mniejsze grupy, narysowanie kwiatka i jego omówienie. Więc uczestnicy połączyli się w grupy, narysowali kwiatki, a potem je omówili. W ten sposób minęła pierwsza godzina szkolenia. Atmosfera była przyjemna, wręcz sielankowa. Ludzie uśmiechnięci i mili, wyjadali sobie z dzióbków, jak to omawiał Tomek. Ja wolałem nazywać ten moment fazą obwąchiwania się, w której dominujący samiec, Tomasz Zębiarnia, błyszczał i przewodził stadu które posłusznie i zgodnie za nim podążało. Prędzej czy później musiało nastąpić znaczenie terenu i ustalanie nowych granic, a potem walka o władzę w stadzie i zdetronizowanie samca alfa. Ale ów samiec był tego świadomy i teraz, uważnie obserwując pozostałych, tworzył w głowie swoją mapę potencjalnych zagrożeń, osób oraz możliwych do przewidzenia zdarzeń, które mogły takie zagrożenie stworzyć. Tomek odniósł już wiele ran w intelektualnych potyczkach z uczestnikami, kiedy był jeszcze nieopierzonym trenerem, pozwalającym się prowokować. Teraz miał już doświadczenie, które pozwalało mu umiejętnie przeciwdziałać takim sytuacjom. Nie miałem jeszcze wtedy pojęcia, że w ogóle można jakoś wpływać na to, co się dzieje między ludźmi. Myślałem, że zdarzają się po prostu lepsze i gorsze grupy. I czasem trzeba zacisnąć zęby i przyznać się do porażki. Od Tomka nauczyłem się, że można stworzyć takie warunki do pracy, że ewentualne konflikty między uczestnikami i ataki słowne przypuszczane na trenera zdarzają się niezmiernie rzadko. A jak już się zdarzą, to można sobie z nimi poradzić, niekoniecznie wyrzucając uczestnika z sali przy użyciu krzyku, wulgarnych wyrazów i obraźliwego języka. Jednym z ważniejszych narzędzi PPI Przeciwdziałania pierwotnym instynktom, które poznałem, był kontrakt szkoleniowy. Tomek mówił, że kontrakt, czyli zasady, powinny być ustalane z grupą i że to nie miejsce na pieprzoną demokrację. Pamiętaj, Robercik, kontrakt, czyli zasady, powinny być ustalane z grupą. To nie miejsce na pieprzoną demokrację. Jeśli choć jedna osoba w grupie nie zechce zaakceptować tego, co zapisałeś jako propozycję na flipie. To nie możesz ruszyć dalej, rozumiesz? Rozumiałem. Przynajmniej tak starałem się wyglądać. Nie rozumiałem tylko, dlaczego Tomek ma takie chyba trochę pejoratywne podejście do demokracji, ale z zasady rozumiałem, co do mnie mówił. Powtórzyłem więc. Kontrakt to nie miejsce na demokrację. Pieprzoną demokrację! dodał Tomek. Tak, potwierdziłem. Powiedz to, co? Udałem zdziwienie. Pieprzona demokracja. Ale po co? Broniłem się. Po to, żebyś zapamiętał, jełopie. Tomek zwykł mówić do mnie per jełopie, kiedy mu zależało, żebym coś zapamiętał. Pomyślałem więc, że to musi być ważne, że ta demokracja, pieprzona demokracja, powtórzyłem posłusznie. Robert, wiesz, że w moim systemie uczenia nie ma pomyłek. Stworzyłem system doskonały, lepszy niż w gimnazjum. Lepszy niż w Harvard Business School. Jeśli więc każę ci powtórzyć coś dosłownie, to ty to powtarzaj, chłopie. Wiesz, że nie nadużywam wulgaryzmów. Tomek kloł jak szewc, ale prawdopodobnie nie miał świadomości, że tak jest. Myślę, że wychowywała go ulica. Stąd miał nieco przesunięty standard kultury słowa. A więc skoro posługuje się tym cudownym tworem językowym, jakim jest wulgaryzm tak rzadko, to robię to w jakimś celu. Nie uważasz je, łopie? No tak, oczywiście, że w celu, jakimś celu, zakrztusiłem się kawałkiem ciastka. Zatem powiedz mi teraz, drogi przyjacielu, kiedy pomyślisz o ustalaniu zasad z grupą, to co jako pierwsze przyjdzie ci do głowy, hmm? no, żeby o wszystko dopytać i zapisywać na flipie, wybąkałem nieśmiało. Nie, wrzasnął Tomek. Kontrakt to nie miejsce na demokrację. To masz myśleć. Kontrakt to nie miejsce na demokrację. Powtórzyłem. Pieprzoną demokrację, dodał. Pieprzoną demokrację. Zgodziłem się. Tomek popatrzył na mnie z mieszaniną zniechęcenia, pogardy i wściekłości. Jego wzrok zdawał się mówić. Nic z ciebie nie będzie, jełopie. Wstał od stołu, machnął ręką i wyszedł z hotelu, zostawiając mnie ostentacyjnie z całym poszkoleniowym bałaganem. Zaraz jednak wrócił, bo opadał deszcz i bez słowa pomógł mi sprzątać. Zgodnie ze swoim przekonaniem Tomek rozpoczął ustalanie zasad, czyli tworzenie kontraktu, do którego przestrzegania wszyscy mieli się zobowiązać. Robił to zwykle na dwa sposoby. Jeśli miał przed sobą grupę doświadczonych menadżerów albo trenerów, wtedy pytał ich o ich propozycje zasad pracy podczas szkolenia. Inicjatywę zostawiał po ich stronie, ponieważ byli czynnikiem władczym. W przypadku menadżerów lub i czynnikiem rozumującym podobnie w przypadku trenerów. A to oznaczało, że lubią sami decydować o tym, co i jak będą robić. Zatem oni proponowali zasady pracy, on je zapisywał, potem doprecyzował każdą, żeby wszyscy rozumieli ją tak samo, a potem prosił o przyjęcie przez aklamację i podpisanie się na kartce pod spisanymi zasadami. Jeśli natomiast miał przed sobą niedoświadczonych sprzedawców lub młodych starzem i często też wiekiem pracowników, których dotąd nikt nie pytał o podobne rzeczy, zwykł sam proponować najważniejsze zasady, które po zaakceptowaniu miały obowiązywać podczas jego sesji szkoleniowej. Próbował kiedyś przekazać inicjatywę takiej grupie, ale otrzymał propozycję zaledwie dwóch zasad: wyłączone telefony komórkowe, asertywność. Kiedy dopytał, co dokładnie znaczy asertywność, otrzymał odpowiedź: No, a asertywność, czyli empatia. Po tym doświadczeniu Tomek nie był już tym samym człowiekiem. Nie wrócił już do pytania o zasady pracy młodych pracowników. Stworzył i zapamiętał zestaw ośmiu żelaznych zasad i zawsze go proponował: Wyłączone lub wyciszone telefony komórkowe. Jeśli komuś zadzwoni, to niezależnie od tego, kto to będzie, ma go powitać słowami kocham cię Punktualność Jeśli ktoś się spóźni, pokazuje jakiś kalambur Przerwy co około godzinę Dyskrecja Dalej już nie było sankcji Szacunek Mówimy pojedynczo Dobrowolność w wykonywaniu ćwiczeń Humor musi być Taki zestaw w zupełności wystarczał na szkoleniu dla rozpoczynających swoją przygodę zawodową przedstawicieli handlowych czy pracowników poków. Punkt obsługi klienta. Był jak program standard w myjni samochodowej przy stacji benzynowej. Zapewniał przyzwoity komfort przy minimum wysiłku. Byli nawet tacy, którzy celowo się spóźniali, żeby pograć w kalambury. Niezależnie jednak od tego, czy budował wersję standard kontraktu, czy wersję ultraplatynową, z dodatkowym nabłyszczaniem podwozia i usuwaniem roztoczy z tapicerki, pilnował, żeby kontrakt był przyjęty jednogłośnie. Jeśli ktokolwiek miał jakiekolwiek zastrzeżenia, Tomek wracał do konkretnego punktu i wyjaśniał, i dopytywał, i sprawdzał tak długo, aż wszyscy się zgodzili. Zdarzało się tak, że ktoś do samego końca nie był przekonany, czy konkretna zasada jest dla niego w porządku. A wtedy, a wtedy, jeśli już nie udawało się znaleźć innego rozwiązania w rozsądnym czasie, Tomek proponował coś na kształt kompromisu. Zwykle, trochę z rozsądku, a trochę pod niewidzialną presją grupy, nieprzekonany uczestnik zgadzał się w końcu na kontrowersyjną zasadę. Tak było i tym razem, może za wyjątkiem odbierania telefonu. Uczestnicy zażyczyli sobie, żeby odbierać telefony, które zakłócą ciszę podczas szkolenia, słowami, jak sami stwierdzili, patriotycznej piosenki. Deszcze niespokojne potargały sad. Kontrakt podpisano i Tomek zarządził przerwę.